Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku Biereczki, słuchajcie, Goticzek 2, Kroniki Myrtany 70. No nawet kurwa nie wiem, który. O, oczywiście, 12 sekunda, już kałordzik poszedł. Ale patu zjebany ze mnie widzowie. No nic, no co, gramy sobie w giereczkę. Na razie pierwsze co chciałem zrobić to porozmawiać z Szarym Synem, z panem Graysonem. Graj? Tak się pisze szary w sumie? Pascha? Graj. Nie no, chyba pasuje. No, chyba tak. Zaproponował mi tego, ofertę współpracy i my tu przychodzimy negocjować i może współpracować trochę i zarobić trochę pitosu, bo już się powoli zasoby pitosowe zaczynają kurczyć. Więc standardowo możesz zostawić lajka i standardowo zaczynamy też dialogiem. A Przemyślałem później twoją mam dużo rzeczy propozycję, do pogadania i ekscelencjo. dużo rzeczy do Chciałbym dla ciebie zrobienia, ale pracować. najpierw Nie dla posłuchajmy mnie, go. synu. Dla króla i Ja już to królestwa słyszałem. Myrtany. Jest parę rzeczy, którymi musimy się pilnie A zająć. to później wam opowiem. To teraz, no szybko. Słuchałem to, słuchałem i mówię, kurwa mać, nie chce mi się nagrywać, wyłączam to, ale mówię. I tak minęło ze 3 minuty, nie no, z 10 minut zrobiłem sobie kawę i mówię. No jak to mi się nie chce nagrywać? To co ja kurwa będę o 1:39 robił, jak nie nagrywał odcinek? No i widzimy się tutaj z powrotem. Jeszcze raz nagrywam to samo, co nagrałem. No od razu fastem usunąłem. A, ja nie mam miejsca na dysku widzowy. Zapomniałem o tym, poczekajcie, zaraz pogadamy z nim, bo muszę wyczyścić miejsce na dysku. Dobra, widzowie. A więc nie tak Nie szybko. tak szybko. Wpierw wyjaśnijmy sobie parę rzeczy. Nie podoba mi Bosto. się twój ton. Z chęcią podejmę się każdego zadania. Mam tylko jeden warunek. Czego chcesz? Złota? Tytułów? Zaszczytów? Te dwa osoby. Jeśli okaże się dla ciebie użyteczny, zabierzesz mnie na kontynent. Chcesz płynąć w samo serce Ja wojny? już to słyszałem, Niewielu ale to jest w ogóle odważyłoby się na ciekawe. coś takiego. Na chuj my Dlaczego o chcemy, to taki będzie, prosisz? czy taki będzie finał? Powiedzmy, że Wrócimy Argos na mocno kontynent i co? rozczarował. Ta Będziemy tam przeklęta wyspa prowadzić zabrała bitwę mi na przykład, data. Nie ma zginiemy w tu dla mnie bitwie. już Jaki miejsca. będzie finał tej historii? Przykro mi, że Może dotknęła będziemy cię mogli taka sobie strata. wybrać. Dobrze, Wiem, że jest tu gdy sekretne zamkniemy zakończenie, wszystkie więc sprawy, czemu nie kilka obiecuję ci, zakończeń że naraz? znajdę dla ciebie miejsce na moim statku. Dobrze. Od czego by tu zacząć? Już wiem. Mam coś mało wymagającego. Na początek naszej owocnej współpracy. Co się Jest dzieje? pewna grupa muzyków. A, no, no, już Nazywają pamiętam. się In Extremo. Podczas swoich koncertów wyrażają się mało pochlebnie na temat nowo wprowadzonych królewskich praw. To ich aresztuj. W czym problem? Problem polega na tym, że nie mówią tego bezpośrednio. Ukrywają swoje intencje za pomocą metafor i półsłówek. Trochę jak w Ich latach działalność 80. grozi jedności państwa. Tam w tych Chcę, latach żebyś tym komunizmu. skończył. Ten też są duże piosenek miały takie Nie te bardzo rozumiem, w przesłania. czym niby zagrażają ci muzycy. Ale Nawołują do bojkotu bezpośrednio nic nie prawa mówili. i sprzeciwu wobec króla. Są popularni w tych stronach, a przez ich koncerty komuś mogą wpaść do głowy niebezpieczne W ogóle pomysły. ostatnio tam zacząłem sobie Wystarczy, słuchać tych że nie wszystkich umiemy piosenek. Fajne dogadać się są. z Ulrykiem. Nie Stare potrzebujemy piosenki tam z kolejnych lat tego typu 70. Nawet te indywidualności, polskie też. tak samo jak O to, że zwiększenia ogólnie z ilości lat jego 70. zwolenników. fajne nuty są, to wiadomo, ale polskie też są fajne. Jakoś nigdy nie słuchałem ich, Co konkretnie mam zrobić? Zabić ich? Myślisz zbyt prostolinijnie. Bo cringe'owa, wiecie, Absolutnie nie o to mi cringe. chodzi. Piosenki naszych Mam starych, dwa yikes. pomysły. I od ciebie zależy, który zostanie Ale są zrealizowany. fajne, fajne. Pierwszy Jaki sposób, jest podawaj pierwszy mnie tu. sposób? Trzeba ich sprowokować. Muszą w jasny i klarowny sposób obrazić króla. To da nam możliwość aresztowania oraz Nie chcę zakończenia ci ich pomagać, szkodliwej wiesz, Grayson, działalności. tak szczerze. Wmieszasz się w tłum podczas koncertu. Gdy zaczną mówić coś na temat nowego prawa, podjudzaj ich jak to tylko możliwe. W końcu popełnią jakiś błąd. Skąd mam mieć pewność, że twoi ludzie nie aresztują również mnie? Zostaną poinformowani o twojej roli. Oficjalnie mają zapewnić bezpieczeństwo podczas koncertu. Nieoficjalnie będą czekać, aż ktoś powie coś, czego nie powinien mówić. Ta metoda ma jedną wadę. Nie mamy pewności, czy In Extremo da się sprowokować.
ale za to praktycznie niczym nie ryzykujemy. Chcę usłyszeć o tej drugiej metodzie. Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś nie musiał z niej skorzystać. Znajdź człowieka o imieniu Huxley. To mój zaufany człowiek. Pracuje nad In Extremo od jakiegoś czasu. Z tego co wiem, zdążył poznać ich słaby punkt. Ale problemem są jego metody. Bardzo brutalne metody. Gdzie go znajdę? Zatrudnił się w stoczni. W ten sposób nie budzi żadnych podejrzeń, a ja przy okazji wiem, co dzieje się w porcie. Ale długo gadasz, szary synu. Gdzie i kiedy? Ja już to słyszałem 1000 razy, więc... Dzisiaj w porcie. 1000 nie, ale ze 2 razy słyszałem już to. Mówiąc wprost, to jest trzeci. Jeśli ci się nie uda, nawet do mnie nie wracaj. Kary się nie spodziewaj, ale nasza umowa utraci ważność. Czy jest to dla ciebie zrozumiałe? Oczywiście. Jeszcze jedno. Do Huxleya udaj się wyłącznie wtedy, jeśli nie uda ci się ich sprowokować. Czekam na wyniki. Mnie oczy bolą, kurwa, głowa mnie boli. Wszystko mnie boli w ekstremalnych warunkach. Ja nie chcę ci pomagać, Grayson, tak szczerze. Grayson zlecił mi pierwsze zadanie. Wysłannikowi królewskiemu nie podoba się działalność zespołu In Extremo. Mam udać się na ich koncert i sprowokować ich do obrazy króla Robara II. Grają w godzinę wieczornych w porcie przy targu rybnym. Gdyby mi się nie podwiodło, w ostateczności mam odnaleźć Huxleya. Pracuję dla Graysona pod przykrywką pracownika stoczni. Kurwa, nie chce mi się wykonywać tej misji. Może w służbie jej królewskiej mości. To teraz też robimy tą misję. Może nadchodzący sztorm. Przyszłość twierdzy jest tragiczna oraz niejasna, co wynika ze zniszczenia kronik przez ówczesnych Myrdańczyków. Podobno w podziemiach Warthal znajduje się Wolfzacke, grobowiec legendarnego władcy wyspy Wolfzaka. Wielu mieszkańców Archolos po dzisiejszy dzień, powiedzmy, myli te nazwy. Jak będzie okazja, to zapytam o to Riordiana. Ja przede wszystkim myślę, że najpierw byśmy się udali do tego Riordiana. Z tego co kumam dobrze, a wydaje mi się, że dobrze kumam, jakieś dziwnie... Dziwnie, chyba jakimś dziwnym sposobem udało mi się w miarę dobrze zapamiętać to imię. To Riordian powinien znajdować się w miejscu, które nazywać się będzie... My to nie wiem, jak się do końca będzie nazywać, ale tam, gdzie magowie wody przesiadują. Kaplica chyba i Nosa, czy tam oni w tego innego boga wierzą, nie pamiętam. Więc udajmy się tam. Po drodze mam trochę rzeczy do powiedzenia dla widza. To, pierwsza sprawa jest taka, że mi słuchawka wpadła do wody. No ja mam takie słuchawki, takie, Xiaomi, chyba. Czekajcie, gdzieś tu jest pełna nazwa, ale jest za ciemno. No ni chuja nie przeczytam. Xiaomi, ja może później. A przecież ja mam przycisk zatrzymania, debil widzowy. Mi True Wireless Earbuds Basic 2. I słuchajcie, wpadły mi słuchawki do tego. Jedna słuchawka wpadła mi do wody, bo ja często sobie słucham, jak coś robię, sprzątam na przykład, albo jak nie chce mi się nikogo kurwa słuchać, albo oczywiście jak się kąpię, bo wtedy też nie ma za bardzo co robić, zawsze sobie słucham muzyki. Znaczy zawsze nie, ale w dużej większości, jak na przykład czasem takie gorące kąpiele sauniane, w których się pocę jak świnia robię, a później na przykład zimne bardzo i tak na zmianę, to wtedy też mam słuchawki właśnie. My się udajemy od razu do tego, do kapliczki Adanosa w mieście? Tak, chyba tak, Adanos. I wpadły mi do wody, słuchajcie, mega polecam te słuchawki. Po pierwsze są dobre, a po drugie kurwa wpadły mi do wody i się nic z nim nie stało. Z tego względu, że te słuchawki, w ogóle to wszystko od Xiaomi, czy cokolwiek, od jakiej firmy to jest, to one mają tak, że ładowanie... Ej, gdzie jest Riordian? Ej, ja tu chciałem widza zabawić do momentu, kiedy nie spotkam Riordiana, ale Nie. Jest kurwa Riordian. Nie pamiętam. Czy on dziś poszedł? Tak, chciałem powiedzieć, że tego. Że ma takie ładowanie, że się nic nie stanie, wpadnie do wody i zajebiście. Wiadomo, jak z tydzień pewnie by leżało pod wodą, albo nawet minutę, to by się coś stało.
Ale jeśli wpadnie do wody, to się nic nie stanie do wody. Mega polecam słuchawki, giga koch są. Rozsądnie. Przez to, tak, przez to, że to ładowanie, to jest piękna kurwa rzecz. Że to, to ładowanie się otwiera jak ładujesz to, bo jak wpadnie ci telefon, to już klapson. Ona leci woda do miejsca, gdzie się ładuje. A tak? Jak... Ty, no nie myślałem, że tutaj jest ten chłop. A tak jak wpadną ci te słuchawki albo cokolwiek, no to nic się nie dzieje. Zajebiste to jest fest. Tak samo jak mam opaseczkę, to też... No, pomijając fakt, że jest wodoodporna, no właśnie przez to jest kurwa giga koks. Dobra, bo ja tak chciałem widza trochę podtrzymać na duchu. Co tu się dzieje? Co prorokujesz? O! Teraz cię załatwię! Oj, niedobrze. Prorok to jakiś jebany magik jest. Ja mam na nich zlecenie ogólnie, jakbyście się zastanawiali, co tu się dzieje. Też o tym za bardzo nie wiedziałem. Zawsze jak wtedy podchodzę do postaci i ona mi postać mówi, mam cię. Wtedy wiem dopiero, że mamy jakąś postać. Duża burza ognista. O kurwa. Ty solidne rzeczy miałeś, kolega. Dobra, nie wiem, gdzie znajdziemy Riordiana. Muszę znaleźć. Nie wiem, gdzie znajdziemy Riordiana, muszę znaleźć, ty. Ja po polsku kurwa chyba nie Riordan na pewno, już wiem widzowie, wszystko wiem. Wiem, gdzie on się znajduje. On się na 90% znajduje w miejscu tych ich, ja nie wiem, jak to się nazywa. Ale tam, gdzie byliśmy, ten most był zepsuty, tam... No, tam klasztor. Już pamiętać, ja wszystko wiedzieć. Tak, na pewno tu był gagatek. Mam nadzieję, że znowu nie zmarnuję 7 minut dla widza. Nie będę pierdolić jak i w słuchawkach. Riordan! Kurwa! Rieriol? Kurwa, jakie wy dziwne imiona macie. To jakiś chłop. Tu se ktoś zapierdala. Riordian. No musi być tu Riordian. On nam chyba pomagał w ogóle, tak? Nie, chyba tak. Gdzieś go tu kurwa musimy znaleźć. Jeszcze jedna rzecz, którą w razie właśnie wypadku, w którym bym szukał jakiejś postaci 15 lat, to sobie przygotowałem, że mogę opowiedzieć. To jest to, że niestety jest trzecie, druga w nocy i nie chce mi się iść po szlugi, bo bym musiał zadupcać 14 km. W ogóle to najlepiej nie chce mi się palić i mówię, taki się wkurwiłem i zakończyłem odcinek. Mówię, nie da się tak, kurwa muszę zajechać szluga. I pamiętajcie widzowie, mam przesłanie do was. A później sobie pomyślałem, i co z tego, i co zrobię, co będę oglądał filmy, zmarnuję cały dzień, nic nie będę dziś, nic już nie zrobię dzisiaj. Widzowie, liczy się dzisiejsza chwila, więc mam nadzieję, że docenicie to, że jesteśmy tutaj w tej chwili, gdzie jesteśmy. Ja na pewno doceniłbym, jakbym znalazł tego jebanego maga wody, zaraz mnie coś wydupcy z kopyt. Widzowie, Riordian! Mógłbyś mi opowiedzieć coś więcej o Vardal? Sam nie wiem zbyt wiele. Większość ksiąg, które tu mamy, skupia się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Skurwesyn ukrył. Słyszałem jednak, że gdzieś w podziemiach klasztoru jest mała i tajna sekcja biblioteczna z najbardziej niedostępnymi dla ogółu księgami. Jako iż arcymagowie nie popierają naszej misji, to nie mamy co marzyć o legalnym dostępie. Gdyby udało ci się tam w jakiś sposób dostać, no i to jest problem. To znalazłbyś książkę, która rzuci nieco światła na te ruiny. Bo już tam byłem i nie wiem czy coś się nie zbuguje. Bo już tam byłem widzowie, w tamtym miejscu, o którym on mówi. Gdybym chciał zdobyć więcej informacji na temat ruin Vardhal, mogę spróbować dostać się do zamkniętej biblioteki w katakumbach klasztoru. Będę musiał znaleźć sposób. No, jest widzowie taki problem, że ja te księgi mogę już zebrać, gdzieś je wrzucić. Teraz by się przydało je przeczytać, a ja chłopy tak. czysta ksiąg i za chuja nie wiem, która kto która. No ale nic. Zważywszy, że mamy kłopot i nie wiem, do którego miejsca się dokładnie udać, albo czy tam coś znajdziemy, to wam tu zatrzymuję. I jeżeli będzie się coś działo ciekawego, to wam otrzymuję. Proste. Dobra widzowie, widzimy się z powrotem, to znaczy nic za bardzo nie ustaliłem, to jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa to jest taka, że w ogóle używamy nowego łuk dębowy, ma 20 więcej damage'a.
Zapomniałem wam to powiedzieć na samym początku. Trzecia to jest sprawa taka, że próbowałem dostać się do farmy Bermara. Niestety Araxos nie chce mnie tam zabrać z jakiegoś powodu, czyli coś tam się musi wydarzać chyba, bo nie możemy tam w ogóle pójść. No i trzecia czy czwarta sprawa to jest taka, że jesteśmy teraz w obozie tych pszczelarzy. I w sumie kiedyś tutaj przechodziłem w ogóle na samym początku i powiedziałem, że na pewno będziemy jeszcze mieli okazję sobie z nimi porozmawiać. No, ale gdyby nie teraz, to faktycznie takiej okazji nigdy by nie było. To jest jedyna szansa i prawdopodobnie nigdy już tu nie wrócimy, więc pogadajmy sobie z pszczelarzami. Hej, to mają dużo spraw na... O, za dużo widzę, nie mają do powiedzenia, ale mają kufry. Oj. Mądra decyzja. Których nie mogę ukraść, bo ktoś pilnuje. Bevin. Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz na siłacza, ale kto wie, może uda ci się coś wymyślić. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetny z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedź. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemię. Ja używam na przykład jako zamiast miodu, to używam soku z agawy. Kradnie, to jeszcze nic takiego. To mnie smakuje tak samo. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nikt taki wege nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co właśnie... Bo niedźwiedź oszalejesz, że słój miodu za pozbycie niedźwiedzia? Słój miodu za pozbycie się niedźwiedzia? Właśnie, nie tego co pamiętam, miód był zawsze dla mnie dziwny, bo to jest ma taki charakterystyczny, wystarczy, byś poczuł się silny, charakterystyczny smak. Co mi tam? Dorzucę dziwny. Jeszcze kilka słoików miodu z pozostałych pasiek. Taki... Nie wiem jak to nazwać. Każdy kto je miód to wie o czym mówię. Dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam. Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić. A, miód dziwny. Z tego co pamiętam. Zawsze miałem taki dziwny. Dobry, ale dziwny. Tak już mówiąc tylko o kwestiach oczywiście nieetycznych, tylko powinniśmy czy nie powinniśmy, tylko o kwestiach walorów smakowych. To zawsze i tak był dla mnie dziwny. Taki kurwa ten miód jest, z dawno nie jadłem, pewnie z 10 lat albo coś takiego, nie pamiętam za bardzo, jakbym miał sobie tak przypomnieć, tylko pamiętam, że był charakterystyczny smak, ale jakbym sobie sam smak miał przypomnieć, to już by było trochę ciężej. Co tu się dzieje za zadyma? O kurwa, co tu się dzieje za zadyma, ty? Więcej potworów nie było? Ej, jak my te brzytwiaki to na hitka. Ale ty, no trochę tu jest tych potworów, poczekajcie, trzeba je wybić. No w sumie to nie wymaga ta gra za dużej ilości skilla. Klikam jeden przycisk i tyle w sumie. Smok. To już brzmi jak coś groźniejszego. No dobra, chodź panie smok. Zrobię ci coś? No coś tam ci zadaje tego damage'u, ale ty biegniesz bardzo szybko. Oj bardzo. Ojojoj. 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 O. Wszystko widzowie. Co opowiedziałem kurwa o miodzie. Gdzie mam save'a? Ajajaj, gdzie on save'a? Dobra, nie, dobrze, tu mam save'a. Jo, cię kręca. A się spociłem. To jest jeszcze charakterystyczny smak miało. Zawsze charakterystyczny smak jajko miało. Zawsze mi się po jajku chciało wymiotować. Też bardzo dziwny smak, jajko. Ja sobie wyobrażam, że ktoś to teraz ogląda i mówi: pierdolę jajecznicę i mówi, co? Pierdoli, kurwa. Ale dla mnie za jajko było zawsze dziwne, plus miałem uczulenie na jajko i zawsze mi się poniżykać chciało. To też tak zapewne było to jakieś... Kim jest?
jakiś... Poczekajcie, bo żeby tu dobre opcje wybrać. To... to... Tak. Więc pewnie fakt, że miałem uczulenie na jajko było dość też dużym czynnikiem, dlaczego uważam jajko za dość charakterystyczny smak i dziwne. No, ale ogólnie to nigdy nie lubiłem jajek. Majonez? Bleh. Taki kurwa niedobry. Majonez, jak można jajko z jajkiem jeść? To nie ma sensu. To jeszcze ciekawego smaku. No nie, no jajko to jakby wygrywa. Jajko i miód to takie dwa najdziwniejsze rzeczy na świecie. Teraz ostatnio spróbowałem mleko, to... A, to nawet nie chcecie wiedzieć. Teraz... Strasznie dziwne. Mleko? Przedziwny smak. Ale nie podoba mi się fest. Ja wiem, że to dziwnie pewnie brzmi, ale dla mnie to jest niesamowite, bo ja sobie po prostu po jakimś czasie coś... Ja ogólnie na co dzień nie jem ani mięsa, ani mleka, ani miodu, ani tak dalej. Dla mnie próba czegoś takiego jest przeżyciem. Jest jak jest, widzowie. Ale spróbowałem mleko i powiem wam szczerze, że kurwa obrzydliwe. I to tak nadal mówię, pomijając jakby walory tego, czy powinniśmy jeść mleko, pić mleko, czy nie powinniśmy, czy jest to wegańskie, czy niewegańskie. Czy jest to dobre dla świata, czy nie jest to dobre, odpowiedź na, jakby pomijając całe aspekty kwintesencji tematu tego, czy powinniśmy to robić, czy nie, i traktując to zupełnie tak, jakbym był zwykłym obywatelem, jakbym kompletnie nie myślał o tym, że na przykład zabijanie zwierząt jest złe, tylko jakbym się, tylko patrzę na walor tego, czy jest to smaczne, czy niesmaczne, to powiem wam, że gdy długi czas nie będziecie pili mleka, czyli u mnie pewnie jakieś 6 lat albo coś takiego, i dupsniecie sobie mleko. Obrzydliwe! Kurwa, widzowie, prawie się nie zżygałem, przysięgam wam. Najgorsze na świecie. To mi jeszcze pokazuje, że bardzo dużo przecież jest w życiu tak. Ja w ogóle mam zlecenie na te smoki, dlatego je zabijam. Bardzo, bardzo często jest tak, słuchajcie, w życiu, że się tak bardzo do czegoś przyzwyczaimy, tak na co dzień, że później ciężko jest tam nam to zmienić, bo myślimy, że jest to chujowe, że nie chcemy tego zmieniać, bo będzie gorzej, a się okazuje później, że jest 1000 razy lepiej, więc pamiętajcie, słuchajcie, że jeżeli coś zmieniacie, to musicie dać sobie czas i się nie martwić tym wszystkim, że jest źle, bo później pewnie będzie lepiej, bo zazwyczaj jak zmiany są ciężkie, o to co chciałem przekazać. Pamiętajcie, żeby iść do przodu i nigdy się nie poddawać, widzowie. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, miało sens. Ja nie lubię w ogóle gadać na takie tematy. Bo ja, kurwa, nie jestem prorokiem. Ja sobie mogę z ziomem pogadać, albo wymienić się argumentami, ale jak ja pierdolę sobie i gram w Gothica, ja mogę oczywiście na takie tematy gadać, kiedy będziemy grali w odpowiednią grę. Natomiast nie wydaje mi się, że Gothic jest odpowiednim jakby grom do tego, żeby mówić jakieś moralne rzeczy, dlatego dziwnie mi się na takie tematy zawsze gada. Przy okazji zabijając tuziny potworów w grze komputerowej, nie? To tuziny zwierząt. No ale tutaj bardziej mówimy na tematy nieumysłowe, a smakowe. Obrzydliwe. Mleko jest. Jocie Krinca. Serio, tak się bardzo zawiodłem na mleku. Nigdy w życiu, kurwa, nie spróbuję mleka. Jocie Krinca. Chyba, że kiedyś syca. Chociaż to by było pewnie tak, to bym w ogóle się pewnie pożygał. Ale takiego wiesz, że jak będziesz miał bobo, tak mu skównąć. Ukraść żarcie od syna. Nie wiem, byłbym ciekaw na pewno spróbować. W sumie. Tak można, czy to moralne? O czym ja w ogóle pierdolę, tak się zastanawiam. Poczekajcie, jesteśmy w bardzo dziwnej sytuacji. Jesteśmy bardzo w dziwnej sytuacji. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne miejsce zmierzyliśmy. Odwiedziliśmy miejsca, których nie mieliśmy pojęcia, że istnieją. Zaczęło się od gadania o tym, że miód jest dziwny w smaku. A skończyliśmy na tym, że kiedyś bym spróbował mleka z syca. Coś tu chyba się, kurwa, zepsuło, widzowie, i nie było mnie słychać.
Widzę chyba niedźwiadkę, do którego musimy się... Nie, może klawiatura mi padła. Ty sobie to wyobrażasz, że mi klawiatura padła? To jest chyba znak od gry, że kurwa... dobrze, że się nie wywaliłem. A tak se randomowo se mówi klawiaturwa. Klawiaturwa? Klawiatura. To się wyłączy. No nic, byliśmy przeszukiwać to dalej. Ale będzie jakiś kurwa dziwny odcinek, widzowie. Ja się tak dziwnie dzisiaj czuję. Mówię wam, fest się dziwnie czuje. Fest, bo nie mam szlugów. Nikotyny brakuje w organizmie. O kurwa, ork zwiadowca. A ja nie mam życia, no. A, dobra. Łe. Ja myślałem, panowie, że wy coś tam uderzycie. A tu chyba tak średnio. Tak jak mówię, już nagrałem poprzednie pół odcinka, słuchajcie. A postanowiłem go skasować, bo mi odjebał. Wypierdolę, nie będę nic nagrywać. A później mówię, nie no widzowie, trzeba myśleć na teraz, co robimy, nie? No sobie myślę tak, poczekam do 8, pójdę po szlugi i wtedy nagram odcinek. No ale kurczę, widzowie, trzeba myśleć teraz. Do 8 to wiecie, co może się stać o 8? O 8, widzowie, to już ty, ja, możemy nie żyć. Już może nas tu nie być o 8, widzowie. Trzeba się martwić teraz. A tak przynajmniej 2 odcinki dla widza nagram. Och, czap! Żarłoczny niedźwiedź. O! No i wszystko. Przykro mi, panie niedźwiedź, ale ty jakiś inaczej trochę wyglądałeś. Co ja słyszę? Ja coś mnie tu harczy. Nie podoba mi się to. O, ale fakt, że możemy tak szybko zapisywać gierkę. O, widzowie, piękna sprawa. Piękna sprawa. Naprawdę, nie zdajecie sprawy, jak czekanie 15 sekund na zapis, a takie momentalne zapisanie, jak to daje, jak on dodaje, kurczę, psychiczną, jakiś psychiczny spokój, nie no, to tak dziwnie nazwać, psychiczny spokojem, ale tak, no tak, tak lepiej jest, tak się, tak, taki flow jest zachowany, o, psychiczny spokój, ty, ale co ja w ogóle powiedziałem, kurwa. Daje mi psychiczny spokój. Co ja widzowie? Ty, widzę sztandary. Aha. Obawiam się, że już mniej więcej zdaję sobie sprawę, dlaczego nie mogliśmy na farmę Bermara wyjechać wraz z gońcem Araxos. Chyba znalazłem tego powód. Jak się tam wślizgnąć? Mięso. Ekstrahmany. Chyba wiem dlaczego. Idziemy oczywiście. No, to chucha mi ciągle. Owcza skóra, to się akurat przyda, bo owiec mam najmniej skór, bo nie jestem w stanie na nie polować. Zwłoki jakieś. No i co? I co my teraz dalej zrobimy? Ja tam mam się wpierdalać, bo z tego co rozumiem, to myśmy się mieli spotkać pod farmą Bermara, prawda? Ojojoj, widzowie. No nie wiem, co my dalej zrobimy. Strasznie, strasznie dziwny odcinek. No, nie słyszycie to? Chucha coś. Tu. Bagowane. Pod tekstury coś musiało wpaść, jakieś zwierzę i harczy. Dobra, niedźwiedź poka... Co to za jagoda? Leśna. Trzeba zwracać na to uwagę, bo... Leśna i goblinia to jedyne, czym się różnią, to tak naprawdę tylko nazwą. Musimy oddać questa z niedźwiadkiem. Witam, Bevin. Hey. Niedźwiadek martwy. Jest już martwy. A może tak niemożliwe. Lepiej nagrywać odcinki? Dałeś mu radę? Myślałem raczej o przegonieniu go, a ty od tak go zabiłeś? Nie próbujesz mnie czasem oszukać, chłopcze? Jak chcesz, to możesz sam przejść się do zagajnika za zakrętem i zobaczyć jego truchło. Nie. Twoje słowo będzie mi musiało wystarczyć. Tak czy inaczej, oto twoja nagroda. Dzięki. Sołek pysznego miodu Bevina. Zastanawiam się, czy może w sumie widzowie nie takie lepsze odcinki, które sobie pierdolę jakieś głupoty, bo też nie będę ukrywać, że bardzo dobrze zauważyłem
jedną rzecz, którą w trakcie nagrywania się zmieniła od kiedyś do teraz. To znaczy, kiedyś byłem taki, mam wrażenie, bardziej z jajem, a dzisiaj się stałem trochę takim wypierdkiem, który trochę boi się powiedzieć wiele rzeczy jednocześnie, żeby nikogo nie urazić. I za dużo nie prezentuję treści tutaj, nie mówię na różne tematy, ani na swoje opinie, bo się nie, że się boję nigdy przekazać swoją opinię, natomiast ja w życiu jestem takim człowiekiem, że nie uważam, że jest sens, w sensie, że po co ja mam mówić komuś moją opinię? Ja nie jestem tym ziomem, co krzyczy i mówi, że on ma rację. Ja jestem tym ziomem, co stoi, patrzy i się śmieje z tych, co krzyczą, że mają rację. Zazwyczaj. Bo zazwyczaj osoby, które krzyczą, że mają rację, to nie mają racji. A może by było warto trochę widzowie pokrzyczeć i coś pogadać sobie na odcinku. Na odcinkach następnych. Może, kurwa, spiszę sobie tematy, na które nigdy nie porozmawiałem i zacznę pierdolić głupoty i wszystkich w kurwie. Co wy na to? Myślicie, że to dobry pomysł? Ja myślę, kurwa, że to jest nawet całkiem ciekawy. Nie będziemy polować na te wargi. Bo żeż ile można. Łowimy ryby. Zobaczymy, czy tu się znajdują. Ktoś się tu znajduje. Jest tu ekipa nasza. Czy mogę z wami pogadać? Czy wy mi pójdziecie pomóż? Co się dzieje? Nie. Ty? Nie. Ty zwykły najemnik. Ty zwykły najemnik. Myślałem, że tu będzie coś interesującego, dlatego się tu cofłem. Myślałem, że oni może nam powiedzą na przykład, ło, rozbili tam obóz orkowie, bla 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 bla. Ja powiem, ło, że cokolwiek. Ale chyba nie do końca. Lepiej było tu nie przychodzić. Tak? No, było lepiej nie przychodzić, panie bandyto. Przykro mi. No nic, bo my... Dobra, widzowie, ja już pamiętam. Tego, co ja rozumiem... Tak, bo ja dzisiaj strasznie zakręcony jestem. Z tego, co pamiętam, no my idziemy przecież na ruiny Warthal. I nie musimy bezpośrednio wchodzić na farmę Bermara, bo wejście do tych ruin jest bardzo charakterystyczne i znajduje się obok wejścia na farmę Bermara. Natomiast w sumie poszedłbym tam trochę na farmę Bermara i zobaczył, co tam się odjebało. Bo w ogóle przypomniało mi się słowo, które dawno ktoś nie używał. Ja nie Pawlić. Ale był kiedyś boom na to. Ale się od Janie Pawla. Wszyscy tak mówili, kurwa. Wszyscy. Przynajmniej chyba z wszystkich osób, które znam. Ale tak przez miesiąc i później już nikt nie mówił. Tu jest to wejście do Warthal. A czy my tu spotkamy ziomów moich? No właśnie, kurwa, nie widzę. Ja nie wiem, czy ja dobrze misję robię. Zaraz się okaże 32 minuty, a my, kurwa, nic nie zrobiliśmy. No nie, no tam to nawet nie wchodzę, widzowie. Ani chuja. Czeka nas tylko i wyłącznie tam rychła śmierć. Może jestem dobry i z jednego 3, 5 na 30 orków pokonam, ale wątpię, żebym cały tutaj szwadron, kurwa, rozdupcył ich. Czy my mamy iść dalej? Co ja mam robić? Czy ja idę w dobrą stronę? Nadchodzący storm. Co tu się dzieje? Przeklęty szkielet goblin? No to kurwa jest w ogóle. Zabijaj to szybko. Kurwa, już mi się to nie podoba, ta miejscuwa. Pokaż. Jestem na miejscu, ale nie widzę Riordiana ani Kessela. Biorąc pod uwagę determinację Kessela, musieli ruszyć do przodu beze mnie. Spróbuję ich dogonić. No dobra. Biorę, co tam zostało z przeklętych goblinów. Co oni mają przy sobie? Bandycka buława. Czego plądrować? No, pozbierałbym to. Niczego tu nie znajdę. Jocie Krynca. Nowa lokalizacja. To jest to miejsce, które kiedyś chciałem odwiedzić, ale coś czułem, że będzie to miejsce ciężkie, w sensie na wysokie poziomy. Z tego, co widzę, za bardzo to się, kurwa, nie myliłem. Czy coś tu się znajduje? Pochodźmy sobie, bo i tak już dzisiaj nie dokończymy tej misji. W tym odcinku to nie ma co w ogóle nawet myśleć o tym, żeby kończyć misję w tym odcinku. Jest 34 minuty, czyli myślę, że jeszcze 10 minut sobie tu pobiegamy, pójdziemy. Oj, jest tam... A nie, to jest jakiś szkielet wilczy... Co? Żaden szkielet wilczego syna. Przecież to będzie jakieś turbo open, no. Nie jestem gotowy na taką misję, coś mi się wydaje.
Chyba nie za bardzo jestem gotowy. Chyba jednak powinienem dla naszego zioma wykonywać misję, wiecie? Szkielet wilczego syna, ty. Kumasz to? A nie, dobra. Zadziwiająco niegroźny. Może w bicie jesteśmy dobrzy, natomiast w przyjmowaniu ciosów to już pewnie gorzej nam pójdzie. Szkielet paladyn, o kurwa, to jest mocne. To już jest, a nie. Pamiętam, jak mnie rozpierdalał taki szkielet paladyn w pół. Ja tu jaka w ogóle bitwa paladynów z wilczym tym, leżem. Miocie dupca. Dobra, bijmy, może kogoś trafimy. Żeby oni mnie nie trafili. Jeden rozjebany. Pyk, 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 pyk. Miodzio. Mamy to. 550 expa? Wydaje mi się, że szkielet paladyn to był chyba najmocniejszy przeciwnik, jaki można spotkać. W sensie do tej pory nie wydaje mi się, żebym spotkał coś w ogóle porównywalnego. Strona z dziennika dzień pierwszy? O, to jest nasza strona z dziennika tego zioma? Czy nie? Tego zioma, tego ducha? Możliwe. Gdzie ja to teraz znajdę? Mamy to. Mimo podążającym naszym cieniem śladem watahy wilków, bez większej trudności udało nam się dotrzeć do bram Vardhal. Vardhal, dobrze. Prawdę mówiąc, Bartos to do większości tej fortecy. Prawdę mówił. Zanim ogień i czas obróciły ją w ruinę, musiała być imponująca. Pomogłem Karanowi rozbić obóz. Dzisiaj to ja stoję na warcie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padać. Zostało trochę wina w butelce. No to chyba jednak nie o tym. To chyba nie jest. Nic tu nie ma. Strona z dziennika tego zioma, któremu mam pomóc. Nie ma czego plądrować. Jest tu sporo wilków. No i to jest chyba naprawdę sporo wilków. Kurwa mać, to jest jakaś plaga jebanych wilków. Czarna leśna bestia. Już mówiłem, że to jest turbo rasizm. Czemu tu wszystkie czarne rzeczy są lepsze? Bardziej owe i bardziej strzelają szybciej, biją mocniej. To jest dopiero rasizm. Ty wyobrażacie sobie, żeby ktoś się dopierdolił z białych ludzi i powiedział, że to jest rasizm? Ja myślę, że jakbyśmy... Ja myślę, przeklęty wilk. Ja myślę, że jak... To jest w ogóle dziwne, kurwa, bo... Tobie nie wyobrażam, żeby ktoś się dopierdolił z białych ludzi o to, że na przykład w jakiejś grze czarne rzeczy są lepsze. A myślę, że jakby było odwrotnie, to by się kurwa zesrali. Ludzie. To śmieszne trochę. Myślę, że tak by było. Że jakby było odwrotnie, że białe by było turbo OP w tej grze. Jeszcze by było jakieś nawiązanie, gdzie chłop by mówił: no, musisz uważać na białe rzeczy, są turbo koks. Nie to co czarne, albo coś takiego. To myślę, że już kurwa gra by została usunięta w pół. Ja myślę, że ten film może zostać usunięty, jak pod kurwa Google zaanalizuje sobie pierdolę. Tak mi dobrze idzie, tak mi dobrze idzie, takie fajne wyświetlenie, nagle pewnie będzie zero. A tak się może zdarzyć, bo jeżeli niestety Google rozkmini, że coś jest... O kurwa, no to już jest trochę szkielet cieniostwór. O kurwa, widzowie. Jeżeli bot, słuchajcie, tłuma, że coś jest nie tak i mówisz coś źle, to potrafi ci w moment uciąć zasięgi do zera praktycznie. No nic, co? Trzeba spróbować. Na szczęście mam dobry łuk. Z daleka, żebym tym lucky shotem jeden... O! Ty! Nie jest kurwa najgorzej, nie? W sensie, jesteśmy totalnymi koksami. Gierkę. O kurwa, to co? Poczekaj. Przeklęty troll. Kurwa mać, widzowie. Oj. Oj, umarliśmy, nie wiem czy wiecie. No, nara. To jest najgorsze w tych trollach jebanych. Szybko strzelaj. Dawaj, nie zabiję. Jeszcze jeden. Jest. 1000 golda. Znaczy 1000 expa. Surowe mięso, kill trolla. No mogło być lepiej, mógłbym jakieś super fajne, fajniejsze rzeczy. To jest najgorsze w tych trollach. O, nie to chciałem wypić. Że one... O, premium do max. Mam dziwne przeczucie, że nie powinienem tego pić. A co to za miksturka? Dostaliśmy ją od Woduina, dostał? Pokaż.
Ty, ale mam dziwne przeczucie, że nie powinienem jej pić, a warta jest, słuchajcie, 1500. Możemy ją sprzedać i zabić kogoś innego, ale dzięki temu zarobimy w kurwę pitoso i będziemy bogaci. Pochczap. Dobra, pijemy normalnie sepotkę, bo ja się zapomniałem w ogóle poulepszyć. Ja tu mam pewnie jakieś żarcie, które daje mi więcej życia, albo jakieś potkę na ochronę pewnie, coś takiego. Ale wypijmy potkę, wypijmy drugą potkę i lecimy dalej, no czyścić. Tylko jak mi się gra załaduje, co jest, halo. Lecimy, tego nie pić, to wypić. Cyk, plus 25. A może przywraca 5% życia co 2 sekundy na 3 minuty? To nie jest takie głupie tak naprawdę, mi się wydaje. No. Cały czas będziemy tego, mieli przywracane życie, zajebiście. Chodź tu, panie zombie. Bo to jest jakieś dziwne zombie. Takiego jeszcze zombie nie widziałem. Pyk, 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 pyk. Bielet kusni. Nieźle strzelał. Tyk. Szkielet mag? No kurwa. Ty, no więcej was nie było już. Kolejny zombie jebany. One tak stoją ukryte w chuj. Czemu to on tyłem chodzi? Strasznie, że śpiszne, wiesz? Byś mógł się ogarnąć troszeczkę. Gdzieś dorosły chłopie. Ćwiczysz na mnie. Cię tu jest jakieś poszanowanie drugiego człowieka. Ser. Wino. Ta notatka mnie najbardziej interesuje. A, to strona dziennika, dzień drugi. No może uda się znaleźć wszystkie, to przeczytamy sobie je naraz. Teraz mi się nie chce tego czytać. Nie będą jakoś na końcu razem ułożone między sobą. To wtedy można przeczytać. Kontynuujmy i biegnijmy, póki podcast załadowana. I możecie widzowie napisać, czy wam się podoba bardziej takie treściwe, co robię teraz rzeczy. Czy wolicie, jak jestem taki neutralny, czy jak se pierdolę jakieś rzeczy. Może chcecie posłuchać opinii jakiś na mój... No bo zazwyczaj pewnie chcą ludzie. Nie możesz być wypić. Dobra, szkielet mak. Łee, Bobo. 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 Zazwyczaj jednak no chcesz posłuchać opinii. Gorzej jak ty się nie zgadzasz z tą opinią, to ludziom odpierdala. Ludziom od kurwy, jak się ludzie nie zgadzają, jak powiesz coś kontrowersyjnego, ktoś się nie zgadza z tobą, to ludziom odpierdala. Runka, elegancko. Trzeba też się nauczyć, że... A z drugiej strony... Kurwa nie, to jest ciężkie, bo z jednej strony jestem sobie w stanie przypomnieć naprawdę masę momentów w swoim życiu, w którym kogoś lubiłem i on coś powiedział, już go nie lubiłem. Na przykład z YouTube'a, bo w życiu realnym to tam... Nie ma tego, nie ma aż takiego znaczenia. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi i wiadomo, że każdy z nas popełnia błędy. O, szkielet, to spał po prostu. I tak jesteśmy bardziej do dogadania. W internecie to tam już ktoś się nie zgadza, ktoś nie zgadza się z opinią innego. No to co? Kogoś? To wiadomo, że od góry go wyzywasz. I co? Unsub? I wpisujesz jakiś hashtag Kissover Party na Twitterze, wiadomo. Ja w sumie nie dziwię, że się sam boję coś gadać. Ciemny aloes. Ja nawet nie wiem co to robi, ale sporo już mam tych ciemnych aloesów. W tym weku. O, potka mi się skończyła. Kurwa. No nic. Szkoda, że nie ma takiej na 10 minut. Idziemy dalej, bo tu nie ma co robić. Dojdziemy do tej twierdzy i myślę, że będzie finito. Finito z odcinka. A całą twierdzę sobie w następnym zwiedzimy. No nie są to... Nie są to ciężkie... Nie jest to najcięższa lokalizacja na świecie. Może nie jestem tanki. To jest chyba najmniejsza przewaga do mnie. Najmniejsza przewaga? Największa wada może tak lepiej niż najmniejsza przewaga. No właśnie, że nie jestem Donki Tonki. Ale jeśli chodzi o bicie, koks. Wow, co tu się dzieje? O kurwa, tam wszyscy martwi są. Do ci krinca. A jakby tak od tyłu zajść? Może będzie można tam wejść i zobaczyć co się dzieje. A może my w ogóle dostaniemy tam misę, żeby tam pójść.
Też istnieje taka szansa. Sejwik. Sejwik, sejwik. Warto zapisywać giereczkę. Bo ja znowu tam pójdę, wybiję te lokalizacje, oni powiedzą tak. To teraz się udaj tam i tam. A już tam byłem, kurwa, i tyle. Bakuję znowu gierkę. Tak jak mówię, to w Gotiszku tak dobrze sobie na samym początku założyłem, że nie odwiedzamy lokalizacji wcześniej, tylko gra w pewnym momencie nas wyśle tam, gdzie mamy iść. I miałem, kurwa, 100% rację. Jeżeli istnieje jakaś lokalizacja, to nie idź tam w tej grze komputerowej. Po prostu zaczekaj, aż gra cię tam wyśle i prawdopodobnie każde miejsce odwiedzisz, bo po prostu gra cię tam wyśle. O! To nie nasz ziomo? Bo to świeżo wygląda to. Wygląda jak nasz ziomo. Ale chyba nie, bo Marvin by powiedział chyba. Zmadowany trochę by był. Coś... O! O, nasi! Nasi! Dobra, poradzicie sobie, prawda? Ty, a ten nasz... Dobra, jeszcze cyk. Dobra, macie to. Poczekajcie, poczekajcie. Ja bym se tym dialogiem zaczął następny odcinek, a teraz poszedł tutaj i zobaczył, co tu się jeszcze dzieje. Klęty szkielet, cyk. Coś widzę po lewo. O kurwa, on stał, stary. Kurwa, widzicie, syn stał. Łapy do mnie wystawi, widzowie. Kurwa. Oszusto. A bym se w The Walking Dead pograł. Oj, oj, kręca. Tylko ja jestem zbyt cheapą. Ale mega bym se zagrał w The Walking Dead'a. Jo, cię kręcał Titan Gaze. Tak bym se zagrał i przypomniał tą absolutnie wspaniałą historię. Tutaj, jeżeli chodzi o zombie, są tylko tłem w tej grze, w tej gierce od Titan Gaze. Gra jest tak dobra, że kurwa zasługuje na jakieś, nie wiem, jak dla mnie to Oscara chyba. To jest miazga gierka. I nawet za dużo w niej nie pamiętam, co się robiło w tym The Walking Dead'zie, bo to już było bardzo dawno temu, kiedy to oglądałem. Ale no, siekiera. Giera, siekiera. Giera, siekiera. Czyli jakby to jakaś Shakira śpiewała. Giera, siekiera. Trochę tak brzmi. To co to jest? Kurwa, gigaogr. Kurwiony ten. Golem. Nie podoba mi się to. Przeklęty golem. Wkurwiony pewnie też jest. A, dobra. Trole najgorsze. Trole najgorsze. Golemy to tam chuj, widzowie. Trole najgorsze. No i to jest... I tak sobie, jak poprzednio szliśmy... Tam, gdzie spotkaliśmy tego ducha, nie? Wiecie, o co mi pewnie chodzi. O jakie miejsce mi chodzi. Tam, gdzie ten duch nam się zrespił. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to... Idąc na to miejsce, tą małą wieżyczkę, którą znalazłem, nie? Taki wypierdek, co wszedłem. I tam był ten duch i tak dalej. To ja sobie wyobrażałem, że właśnie do takiego, kurwa, miejsca idziemy wtedy. Tak. Na to staliśmy taką wieżę, co wszedłem, kurwa. Na górę, co? Otwarłem z tego, pogadaliśmy za chwilę i poszliśmy, nie? Wielkości tego drzewa. No, a to jest twierdza, którą poszukuję. I do tamtego miejsca, widzowie, udamy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że takie gadatliwe też seria wam się podoba. Ja staram się znaleźć siebie i jakiś format tego, jak chcę to prowadzić. Co? W następnym odcinku nasramy do wiadra. Zrobimy śmigło. Wiadomo. Będzie giga grube dymy, więc możesz... A, i właśnie takie dymy też znajdziesz na Twitchu, więc wpadnij. Instagram, bla bla bla. No i tyle, widzowie. Jest bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Dobra, widzowie, wypierdalać. Nie potrzebuję was na moim nagraniu.